Cześć moi drodzy, jest sobota, jestem ja, jest nasz mały zielony przyjaciel, a to oznacza tylko jedno. Pora na szpany i dzbany, czyli podsumowanie tygodnia w technologicznym świecie, w którym opowiadamy, co nam się podobało i to nazywamy tymi wielkimi szpanami oraz przedstawiamy to, co nam się nie podobało i za to wlepiamy dyplom dzbana. Taki wirtualny, wiecie, bo tak naprawdę ich nie drukujemy. W każdym razie serdecznie zapraszam i zobaczycie, co w tym tygodniu było najciekawszego w technologicznym świecie. A ten tydzień wyjątkowo stał pod znakiem gier komputerowych, które mogą nas i was zainteresować. Po pierwsze, The Sims 4, gra co prawda mająca już 8 lat na karku. Zupełnie nie wiem, kiedy to zleciało. Pamiętam jak wczoraj, kiedy pisałem recenzję tej gry. Ale The Sims 4 jest już grą darmową, to znaczy na wszystkich platformach, na których ta gra wyszła, czyli na konsolach PlayStation, Xbox, na komputerach PC i Mac, możemy tę grę pobrać za darmo w wersji podstawowej, to znaczy w takiej, w której nie mamy wszystkich dodatków, tych wyszła masa, 12 dużych dodatków, ponad 30 średnich i mniejszych, nie mówiąc już o jakichś pakietach i innych zestawach akcesoriów. No i dzięki temu Electronic Arts chce na nas zarobić, ponieważ myśli, że złapiemy się na darmową grę i będziemy chcieli kupować dodatki. Natomiast jeżeli myśleliście o tym, żeby kupić The Sims 4, no to już nie musicie tego kupować, możecie tę grę sprawdzić, a jeżeli wam się spodoba, kupujcie dodatki. Jednocześnie Electronic Arts zapowiedziało też już The Sims 5, więc to też jest taka okazja, żeby w ostatnim momencie być może nadrobić zaległości związane właśnie z tym tytułem. Jeszcze na chwilę zostajemy w temacie gier. Dwa duże szpany lądują bowiem na koncie CD Projekt Red. Po pierwsze dlatego, że ta gra już od ponad 4 tygodni dzień w dzień utrzymuje liczbę graczy na poziomie ponad miliona. Od czasów premiery jest to najlepszy wynik. Jak widać, wydanie serialu anime, zapowiedź dodatku i kolejne aktualizacje łatki sprawiły, że ta gra w końcu wygląda tak, jak twórcy mogli to sobie wyobrażać w dniu premiery i rzeczywiście ta gra w tym momencie jest tak grywalna, jak grywalna być powinna. A drugi szpan za to, że w dodatku pojawia się nowa postać DJ-ka Growl FM, którą zagra Sasha Grey. Znana aktorka wzbudza spore kontrowersje, co widać m.in. po komentarzach na naszym fanpage'u na Facebooku, ale według mnie jest to dobry ruch. Trzeba pamiętać o tym, że Sasha Grey daleko za sobą zostawiła karierę, z której najbardziej jest znana. Od tego czasu tworzy m.in. społeczność na Twitchu. Jest też muzykiem, aktorką, brała też udział przy tworzeniu serii gier Saints Row, gdzie także odgrywała jedną z pojawiających się tam postaci, więc nie jest to osoba bez doświadczenia, na pewno jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy na całym świecie. Doskonale dopełniać będzie Keanu Reevesa. Ahaha, myśleliście, że to koniec gier? Otóż nie, tym razem. Tutaj jeszcze jest jedna duża nowina dla fanów horrorów, fanów japońskich gier i fanów polskich studiów tworzących gry, ponieważ to wszystko łączy ze sobą Silent Hill. Twórcy tej serii, która została zapomniana na ponad 10 lat, wracają. Oprócz trzech nowych gier, z czego jedna będzie taka duża, jedna będzie jakąś nowelą, jedna będzie nieco mniejszą produkcją, pojawia się też remake chyba najlepszej według wielu odsłony tej serii, czyli Silent Hill 2, który przygotuje Bloober Team, polski zespół mający na swoim koncie m.in. Layers of Fear i Medium. Ja czekam z niecierpliwością na to, co zaprezentują zarówno Polacy, jak i co w nowych odsłonach pokaże nam Konami. Kolejny wielki szpan dla overclockera o nicku Elmore. Temu udało się wyciosać z procesora Intel rekordowe 8812 z drobnym hakiem po przecinku megaherców, co jest rekordowym wynikiem. A udało się to na procesorze Intel Core i9 13900K. Jeżeli więc chcecie mieć super procesor i podkręcić go do niewyobrażalnych wartości, no to już wiecie, na jaki chipset podstawić. A skoro przy dużych prędkościach jesteśmy, to Samsung zapowiedział nowe pamięci RAM LPDDR5X, które mają mieć przepustowość do 8,5 gigabita na sekundę. Jest to wartość większa od poprzedniego rekordu, można powiedzieć poprzedniej granicy osiągniętej przez pamięci LPDDR5, która wynosiła 6,4 gigabita na sekundę. A teraz przejdźmy do dzbanów i tutaj zaczynamy od Kanye'ego Westa. I nie chodzi tutaj o jego muzykę, nie chodzi tutaj o jego dokonania artystyczne w żadnym stopniu, tylko o to, że chce on kupić serwis Parler, czyli to, czym nie tak dawno w zasadzie interesował się
Donald Trump, po tym jak przegrał wybory, chciał on stworzyć alternatywę dla Twittera, dla Facebooka, bo tam dostawał bany, stwierdzał, że konserwatywne myślenie nie znajduje tam swojego miejsca i za to dostają bany, więc stworzył własny serwis, potem te serwisy były kupowane, u nas powstawał Bikla i tak dalej, w końcu wszyscy o tym zapomnieli, oprócz Kanye'ego Westa, który stwierdził, że on chce to zrobić i on teraz kupi tego Parlera i tam rzeczywiście stworzy portal, który będzie można mówić wszystko i znowu będzie tam 20 tysięcy papieży, którzy będą się ze sobą zgadzać albo nie zgadzać. To zależy od tego, jakie będą mieli akurat poglądy w tamtym czasie. Idziemy dalej. Widzieliście ceny nowych iPadów? A widzieliście ceny nowych iPadów Pro? Halina, mam zawał. Widziałem iPada Pro za 18 tysięcy złotych ponad, jak tam się podobiera odpowiednie rzeczy. 18 tysięcy złotych, za to sobie można życie na nowo ułożyć. 18 tysięcy złotych to jest rok wynajmowania kawalerki w niewielkim mieście. I iPad Pro za tyle. No ja wiem, że złotówka jest w tym momencie słaba, wiem, że jest to bardzo fajny, świetny wręcz sprzęt, ale 18 tysięcy za tablet. Kolejny dzban, nie zgadniecie, tak, dla rosyjskiej armii. Tym razem, no już pal licho tę serię przegranych, ale w tym momencie pośmiejmy się z czegoś innego. Otóż kolejne muzealne egzemplarze trafiają na front. Tym razem jest to działo AZP-57. I jeżeli oglądają nas osoby obeznane z terminologią, nazewnictwem sprzętów rosyjskich, radzieckich, to wiedzą, że 57 na końcu oznacza najprawdopodobniej rok, w którym ten sprzęt został wydany, wytworzony, zaprezentowany, którym znalazł się w armii i trafił na front po raz pierwszy. Tak, mówimy tutaj o sprzęcie z 1957 roku, który w 2022 roku próbuje walczyć z Ukrainą. No trudno to w ogóle komentować. I na koniec, zgodnie z naszą tradycją musimy opowiedzieć o oszustwach i tym razem są to kolejne wzmianki o oszustwach na sklepy internetowe, na płatności za zakupy. Uważajcie na to, w jakie linki klikacie, okazuje się, że nadeszła kolejna, nowa już nie wiem która, fala oszustw na fałszywe strony do dokonywania płatności. To znaczy dostajemy link, w którym możemy dokonać płatności, a tak naprawdę wpisujemy tam swoje dane i te dane zamiast zalogować nas na konto, przesłać pieniądze z naszego konta do osoby, której rzeczywiście te pieniądze chcemy przesłać, to wysyłamy dane nasze oszustom, najczęściej z numerem karty, numerem CCV, czy jakimiś innymi loginami do naszych kont bankowych. Przepraszam, uderzyłem właśnie z tego całego oburzenia w swoje krzesło. I tak, należy powiedzieć dość. Nie róbmy tego. Sprawdzajmy linki. I trzymajmy się dobrze i ciepło. I kochajmy się. Przytulajmy się. I widźmy się w następnych materiałach. I zaglądajmy na komputer świat. I na YouTube komputer świata. I na Facebook komputer świata. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.